Sponsorem programu jest Taparella, producent rolet i markiz. Raz frytki. Fabryczna 19. Ruszamy. Proszę uważać, bo jesteśmy już na antenie. Bardzo się cieszę. Anna Synowiec jest dzisiaj ze mną, kochani. Fabryczna 19. Witam was bardzo serdecznie. Długo czekałem na tą rozmowę. Nie było łatwo. Od miesięcy się omawialiśmy. Najpierw musiałem mieć zgodę synowca. Był opór, no bo przystojny jestem. Wcale się panu Jurkowi nie dziwię, ale się udało. Radna Sejmiku Wojewódzkiego jest dzisiaj ze mną. Jeszcze raz powiem. Anna Synowiec. Bardzo mi miło, pani Aniu. No mi jeszcze bardziej miło. Dzień dobry. Ja mam tylko jedną prośbę na początek. Ja mam śliczną, inteligentną, fajną żonę, a jestem czuły na piękno kobiet. Niech pani sprawi, żebym się nie zadłużył w pani, dobrze? Myślę, że nie grozi to panu. Widziałam pana, żona jest równie piękna, mądra, jest ale co ma, mamą. A co ma żona kiedyś do mojego zadłużenia? Widzieliśmy się kiedyś na obiadku, także mamy wspaniałą rodzinę i to na pewno nie grozi. Kawę wylałem. Stało się. Mówiłem, że będzie coś się działo. Lidia! Dobra, może tak zostać? Na proszę przerwie, bardzo, na przerwie panu posprzątam. Nie w radiu na szczęście nie widać. No, pani Aniu, no tak reaguje facet, jak widzi ładną laskę. No. I tak będziemy przez pół godziny? Mhm. No to jest bardzo ciekawa rozmowa, na pewno wszyscy będą zachwyceni. A co, coś się pani nie podoba? Wszystko mi się bardzo, bardzo podoba, ale chciałam się skupić na jakiejś merytoryce. To jest jak właśnie merytoryka. Tak, merytoryka wizualna. Kurde, nie dość, że ładna, to jeszcze inteligentna i słuchajcie, boję się, że mnie będzie chciała ustawić do kąta. Może się tak stać. Będę starał się, żeby tak się nie stało. Pani Aniu, w związku z powyższym, że jest już pani popularna, no nie tak bardzo jak redaktor Błaszczak, czy nawet jak radny Synowiec, to ja troszeczkę chciałbym przybliżyć pani sylwetkę. Możemy? Proszę urodziła bardzo. Się pani? W Miastku. Gdzie? W Miastku. Gdzie? Gdzie jest ta dziura? Województwo pomorskie, nie taka dziura, spokojnie. Województwo pomorskie, niedaleko Słupska. A pochodzę okay. z Kępic, mój tata jest, ale to jest leśniczym, ma prawa miejskie, jest miastem. Czyli natomiast nie jest pochodzenia z pani wieśniarą. Ale mi to by nie przeszkadzało, ale wychowałam się na wsi, jestem z tego bardzo dumna. Dobrze, kurczę. Widział pan Kamiła? Kiedyś krowę? Ja miałem świnię własną nawet, to znaczy moi rodzice mieli, bo tata wietnamską, że rozumiem. Nie, normalną świnię, taką, co się potem w łeb wali, potem się je kaszankę. A zjadł pan ją? Właśnie problem polegał na tym, że ja się ze świnią zaprzyjaźniłem. Miałem wtedy 7 lat i nie chciałem jeść. Nie dziwię się, bo świnie są bardzo inteligentne. Bardzo inteligentne. Tak? Ja na niej jeździłem, ja ją pod uszkiem Boże, drapałem. Boże, jakie historie. Naprawdę, słowa daję. Dwa palce w niebie, nie kłamie. Ale wierzę. No dobra, no i co? I tam pani się wychowywała. Tak. Pierwszy raz się pani pocowała z Krzysztofem. O takich historiach chyba nie będziemy dyskutować, naprawdę. A czemu nie? No bo są prywatne sprawy. Pozostawiam je sobie. Jak rozmawiałem z pani mężem, to opowiadał po pierwszych pocałunkach, nie słyszałam, widziałam. Był akurat bardzo otwarty na tematy prywatne. To mi było czasami się o coś pytać, a on mówi, chłopie, wal. Ale ja słyszałam akurat jeden i drugi wywiad. I co? Nawet byłam taką wypadłem? Osobą motywującą cudownie, ale mój mąż jeszcze lepiej. No był prawda. Nawet osobą taką motywującą, że za pierwszym razem akurat, jak mąż był u pana, był taki bardzo poważny. Spięty był trochę. Mhm. Nie, on nigdy nie jest spięty. I co pani mu zrobiła? Co pani mu zrobiła, żeby już nie był taki spięty? Powiedziałam, no bądź miły dla pana Romana. Pan Roman chodził na tenisa i tak stwierdziliśmy, że obydwoje tenisa, będziemy dla pana bardzo tenisa, mili. Brakuje synowca w tenisie stołowym. Może pani mi pomóc go ściągnąć na nowo? Bo tak. Generalnie jest tak, że pan Jurek, posłodzimy mu trochę? No pewnie, że tak. To jest fajny facet. Aktywny, bardzo. Dużo robi. No i niestety tenis stołowy mu się znudził. Nie znudził, wydaje mi się, że już osiągnął bardzo dużo. I teraz, pozostawił nas. I teraz, nieprawda, pozostawił akurat Gorzowie chyba w dobrym stanie, natomiast no, teraz ma nową pasję, ma piłkę nożną, Stilon Gorzów. I tutaj chcemy trochę pomóc też właśnie bardzo popularnemu sportowi, jakim jest piłka nożna. A proszę powiedzieć, kto kogo wyhaczył? Pani Jurka czy Jurek Anię? Wiedziałam, że będą dyskusje właśnie cały czas tylko o jednym i o jednym, naprawdę. No kto kogo pierwszego wyhaczył? No to jest po prostu chwila, moment. Trudno mi teraz powiedzieć. Nie, okej. Okay. Pan Jurek był wdowcem.
No sorry, no kobiet się wieku nie wypomina, ale różnica między wami jest 3 dychy plus minus, nie? No trochę mniej. Nietypowy związek. Ja nie ukrywam, że synowcowi zazdroszczę, no co będę mówił. Choć mam świetną żonę, żeby kochanie bardzo kocham, bardzo kocham, nie? Ale i? Jesteście nietypowym związkiem. To no prawda. Spokojnie mogłaby być pani córką Jurka. Tak, mogłaby pana Jurka być. Mhm. No i jak to się tam układa? Bardzo dobrze. To jest fantastyczna mieszanka. Naprawdę, jestem osobą bardzo dojrzałą emocjonalnie, a przy okazji, tak jak mąż mówi, no chyba lepiej, że mam młodszą żonę niż o tyle lat, jaką między nami tutaj mamy różnicę, starszą. A kontakty poza tym z jesteśmy bardzo dobre, ale ja myślę, że Oli przede wszystkim zależy na tym, żeby być anonimową i nie do końca pewnie by chciała, a jak żeby tutaj dyskutować. Domową? Potrafię gotować. Wczoraj zrobiłam steki. Ale może nie lubi. A jeśli chodzi na przykład o obowiązki takie jak na przykład pilnowanie psa, to jak pani to wychodzi? A skąd pan wie o psie? Ja wszystko wiem, nawet wiem, jakiej rasy jest pies. No, jest. No, nawet wiem, ile za niego daliście. Nie wie pan, ile daliśmy. Mam nadzieję, że... A jak wiem, to co? Ale ja wiem, kogo pan zna. No ja wszystkich znam. Teściów, mojej bardzo dobrej znajomej obecnej. No. Tak, zgadza się. Ale nieważne, ile kosztował. Ważne, no, że jest kochany. Fajny pies taki. Najbardziej kochany jak jest przez nas dziewczynę. Mops. Mopsy. Od Karoliny. Tak. Pozdrawiamy Karolinę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Fajna jestem przeszczęśliwa, dziewczyna. Fantastyczna, przeszczęśliwa. No i co, jestem, zginął pani ten pies, nie pilnowała go pani, to co? To prawda. Nie będę skarżyć, kto nie pilnował. Kto? No to się złożyło parę rzeczywiście takich sytuacji, które się skończyły. A wie pani, dzięki komu pies został odnaleziony? Ta sytuacja rzeczywiście była bardzo nietypowa, dlatego że odebrałam ją, właśnie naszą Sunię, od znajomego. Okazało się, że jego ale mama kto, znalazła. Ale kto wam pomógł, no? Facebook. Guzik, prawda? Naprawdę. Facebook to tak, była... Tak, pytałam to się, to nie, pytałam się dokładnie. Etap. Najpierw my w radiu o tym powiedzieliśmy. To prawda. No, i dopiero potem... Ja muszę potwierdzić i jeszcze i powiem... proszę mi podziękować. I jeszcze bardzo dziękuję wszystkim za pomoc, za poszukiwanie psa, który się odnalazł szczęśliwie. I rzeczywiście, jak usłyszałam w Radio Gorzów, jak mówili o... Czy będziemy rozmawiać? Jak mówiłam o pany, to się rozpłakałam. No, sam pan zaczął. Przepraszam. Naprawdę, rozpłakałam się, jak usłyszałam o niej. Ale się szczęśliwie znalazłam. Czy pani ma świadomość, że pani jest śliczną kobietą? Mam świadomość taką, że jestem mądrą kobietą. Wykorzystuje pani to, że pani jest śliczna? Boże, naprawdę. Mi się wydaje, że kanony urody są naprawdę różne. I dla pana jestem śliczna, dla kogoś jestem no duża. No. Tak to w tym świecie bywa. Poważnie? Tak. Lubię siebie, ale mam kompleksy i wiedziałam, że pan o tym będzie... Jakie pani ma kompleksy? Wiedziałam, że pan o tym będzie ze mną rozmawiał, dlatego sobie postanowiłam, że nie wymienię tych kompleksów. Zaraz. To jest gra wstępna. Potem będziemy już rozmawiać o polityce ulubionej. Ale nie starczy czasu. Starczy, spokojnie. Ale jakie pani ma kompleksy? Jak można mieć kompleksy, jak się jest śliczny, inteligentny, ma się wspaniałego męża, ale pan mi córkę, słodzi. Pieska. Mam cudowne życie, naprawdę. No. To już nie mam kompleksów, odwołuję. No właśnie. Ale mnie pan przekonał. Fabryczna 19, robimy przerwę, zaraz wracamy i będziemy o polityce rozmawiać z panią Synowiec. Zaraz wracamy. Cudownie. Na zdrowie. Teraz proszę. No to dobrze. Naprawdę, to są takie związki, czy... Ale pani go kocha, naprawdę? Nie kocham mojego męża, naprawdę. Mamy to, jesteśmy na antenie, ha, ha, ha. Oczywiście, że go kocham. Panie Jurku, mamy dowody. Dobra, zostawiam rodzinę, bo to jest naprawdę prywatna sprawa, co ten Błaszczak od pani chce. Sorry, ja pani mówiłem, jak wchodzimy na antenę, proszę uważać, co się mówi. Tak, oczywiście. No, a tutaj pani wyznanie, że synowca pani... No, sarkazm chyba pan słyszał. No, pewnie jeszcze się za chwilę okaże, że dla kasy pani wyszła. Na pewno tak wiele osób myśli, natomiast jakby ktoś obserwował to, co w życiu robię i czym się zajmuję, to by zrozumiał, że jestem kobietą, która... Jestem adwokatem. Jestem osobą, która potrafi się sama utrzymać na bardzo dobrym poziomie. Bo ja jestem za głupi. Jaka jest różnica między... Prawnik jest osoba, która uzyskała tytuł magistra prawa. Czyli jest niżej. Nie ma niżej, wyżej. Po prostu jest to... Mam tytuł zawodowy. Tytułem zawodowym jest bycie adwokatem.
Tak, czyli muszę skończyć, aplikację adwokacką, zdać egzamin ogólnopolski. A to jeszcze pani nie zdała? Oczywiście, że zdałam. No, to o tym właśnie mówię, że uzyskałam taki tytuł zawodowy. Głupieje przy ładnej dziewczynie, no zawsze to mówię, no. Czy ja lubię tą pracę, bo pan mnie zapytał, bardzo. Ja się w tym bardzo dobrze odnalazłam, ja lubię ludzi, lubię im pomagać. Tak naprawdę, jakby pan spojrzał na statystyki spraw, które prowadzę, bardzo często zdarza mi się dążyć do kompromisów, które osiągam. A? Ja cię... I nie jestem łatwym przeciwnikiem na serio spraw. Z a tego, co ta, słyszałam, nie będę się chwalić. A polityka pani? A dlaczego nie? A dlaczego nie? Dlaczego że... młody nie, adwokat... Okay. No dobra, zaraz. Jak mnie się pani pyta, to chcę odpowiedzieć. No jak moja teściowa, zadaje pani pytania... Ale mam jeszcze 10 sobie... pytań do pana. No to proszę. Imię was. Mamy. Anna. Wiedziałam. Miejsce urodzenia. Międzyrzecz. Mhm. Liczba dzieci. 3 sztuki i pies. Mhm. 3 córeczki. 3 córeczki. Mhm. A pies? Newton. Rasa. Z rodowodem. Ojejku, ojejku. Jest panier. Ile pan zarabia? O Jezus! Dużo, przepraszam. Ulubiona dziedzina sportu? Tenisowy. Mhm. Jakieś sympatie polityczne? Żadnych. Na kogo pan głosował, jeżeli chodzi o prezydenta miasta? Nie powiem. Mhm. Czy pan ma jakieś uwagi już do obecnie? Mam. Obecnie jakie? Generalnie jest okej, okay, ale musi coś pokazać, gdyż... Gdyż dlaczego? Brakuje fajerwerków. Aha, a jakie fajerwerki pan kurde, chciał? O co tu chodzi? Kto kogo ma przesłuchiwać? Ja panią czy pani mnie? Czekajcie, to idzie w złym kierunku. Zmieniam zasady. Pani synowiec, pan spokój. Mnie podpuścił. Pani synowiec, spokój. Ta rozmowa poszła w złym kierunku. W bardzo dobrym kierunku. Nie, ja, panu, ja tylko panu pokazuję moje umiejętności. Pan pyta, dlaczego polityka? Właśnie dlatego. Dlaczego młoda osoba, która jest dobrze wykształcona i może być takim głosem pokolenia, dlatego, że które... polityka jest brudna, bo polityka Boże. Jest beznadziejna, bo polityce jest dużo skurczysyństwa, powiem ładnie. To ale prawda. Wie pani, co chciałem powiedzieć to prawda, tak naprawdę. Ale ja się z panem zgadzam. I obawiam się, że taka fajna postać jak pani... Mhm. Za pół roku powie jasna dupa, w jakie ja gówno weszłam. Nie, ja tak nie myślę. Ja jestem osobą bardzo niezależną. Jakby ktoś zaobserwował tak naprawdę wyniki wyborów i kto dostał się do choćby do sejmiku, to wie, że to są osoby zabiera niezależne. Zabiera pani już swoim autem Jędrzejczaka i Komarnickiego do Zielonej Góry? Nie tylko. Pan ale Marek, pan Marek Surmacz, oczywiście, że tak. Mam niewielkie auto, ale ja obiecywałam już no, na antenie. Dobra. Widziałem na antenie. Tego Lexusa. Hello, niewielkie nie. auto. No piszą, że Porsche jeżdżę, no. A Porsche gdzie też. Mnie no czasami może mi da się przejechać. Aha. W weekendy. No dobra, ale naprawdę już miała pani chłopaków u siebie w no samochodzie? No pewnie, że tak. Bo to są niezłe zjawiska. Jędrzejczak, Komarnicki, Marek Surmacz. Surmacz i Mirek Marcinkiewicz. Jeszcze... Pełen komplet. I w piątkę jeździcie? Zdarzyło nam się raz. I kogo ale pani był wesoły, tego, ale był wesoły autobus. Kogo pani najbardziej z tego towarzystwa nie lubi? Ja nie powiem, kogo nie lubię. A kogo pani najbardziej lubi? Też nie powiem, kogo najbardziej lubię. Nie chcę, żeby komuś było przykro. A wie pani, jakie były plotki, dlaczego pani poszła do sejmiku? Nie, ale zaraz mi pan oświeci. Tak, tak. Że mąż panią tam wysłał na misję, żeby pojednać się z Komarnickim. Nie, nie było w ogóle takich sytuacji, naprawdę. Zresztą proszę się przyjrzeć, które ja miejsce miałam na tej liście. To jest jedno wielkie zaskoczenie dla wszystkich, nawet dla mnie samej, że to rzeczywiście pani w tym sejmiku... reklamowe wymyśli. Rewelacja. Może pan je zacytować? Że pan ma strzał w dziesiątkę, że pan ma kosmate myśli, to ja już naprawdę nie odpowiadam no, za to. A jakie mam mieć ale strzał w dziesiątkę to jest zwycięstwo. Chodził pan kiedyś na strzelnicę? Nie. No, a no właśnie, gdyby pan trafił w dziesiątkę, to pan by był no przeszczęśliwy. Dobra, skutecznie, było skutecznie. Zdarzyło mi się z KBKS-u, bo powiem mi jedną tajemnicę, której jeszcze chyba nikt nie wie tutaj w tym mieście, że ja akurat startowałam w takim konkursie sprawnie jak żołnierze, także proszę uważać. Nie chcę o tym rozmawiać. Rzucanie granatem. Nie, nie rozmawiajmy. Bieg na 600 metrów. Pani strzelanie z KBKS-u. A czy pani ma świadomość, że... I takie tam. Dostała pani się do rady, głównie dlatego... Przepraszam, teraz będę jeszcze... Ale ja mogę powiedzieć. Synowie... No, dlaczego? No? Proszę bardzo, ja już udzieliłam wywiadu na ten temat. I no, dlaczego pani byłam się niezwykle dostała? Szczera. 40% to jest wizerunek, jaki był zaprezentowany. Czyli ładna laska, no. Dosłownie. No. 40% to nazwisko męża. No. I 20% praca życzliwych osób, które pomagały mi w kampanii. I to, że rzeczywiście jestem adwokatem. Wydaje mi się, że jednak to słowo mec przed imieniem i nazwiskiem daje jednak. Inteligentna.
ładna. Kochająca męża. Gotuje. Kochająca męża. Ja mam wspaniałe życie. Męża. Ja wiem, że to bardzo denerwuje w tym kraju, co niektóre osoby, ale ma naprawdę dobre życie. Okej, pani Aniu, a tak na koniec, co by pani chciała powiedzieć mi za 3 lata, jak będziemy tuż przed zakończeniem kadencji? Zrobiłam dla Gorzowa. Dużo z innymi radnymi, bo działaliśmy wspólnie, w porozumieniu i te środki, które mamy do rozdysponowania, jakie uzyskujemy z Unii Europejskiej, trafiły nie tylko do Gorzowa, poczucie, ale również do Drezdenka, Kostrzyna. Okay, pani ma poczucie, Strzelec, że ta strona województwa, przepraszam za słowo, jest dymana? Nie mam takiego poczucia i nawet nie... No zaraz, nie, jak nie? To ja pani jeden przykład podam. Absolutnie. Wie pani, co to nie pani zrobiła? No dobrze, proszę zaraz powiedzieć, no. Uważam, że akurat włożyła... Paluba z Zielona Góra, jak był mistrzem Polski... Słyszałam o tym. Dostał kasę, dofinansowanie. Staleczka złożyła prośbę... Bierze udział w konkursie. Bierze udział w konkursie i są tak problemy. Za chwilę mamy sezon. I ja jestem pewien, że Stal tych pieniędzy nie dostanie. A ja jestem pani pewna, Aniu, że dostanie. I my będziemy pani dla nas? Wszyscy to zrobimy. Zwłaszcza pan Władysław Komarnicki. No, tylko o tego chodził. Także proszę wierzyć w nas. A bo uważam akurat... Dochodzić. Akurat potrafi działać w kuluarach i tutaj nikt mu nie może tego zarzucić. Także ja akurat bardzo się cieszę, że jestem w takim towarzystwie w sejmiku. Fabryczna i to nie 19, są na pewno spotkania Anna Synowiec, towarzyskie. Od razu miła mówię. I fantastyczna. Bardzo dziękuję pani za te spotkanie. Również. Było przyjemnie. Wpadnie pani kiedyś jeszcze do mnie? Będę co tydzień wpadać. Aż do znudzenia. Nie wiem, czy by się Jurek na to zgodził. Na pewno się może zgodzi. Pozdrawiamy, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. To była naprawdę fajna rozmowa. Cieszę się. Na zdrowie. Na zdrowie. Raz frytki. Sponsorem programu jest Taparella, producent rolet i Markis.